W trakcie sezonu żużlowego może tego treningu jakby kolarskiego jest zdecydowanie mniej. Gdzieś tam to są krótkie dystanse czy czasowe. Bardziej to traktuję już potem tylko i wyłącznie pod relaks, pod głowę, żeby się po prostu dobre samopoczucie było. Bardzo fajna integracja, to raz. Większość zawodników już jest jakby pasjonatami, czy lubią kolarstwo i spędzamy ten czas wspólnie na rowerach. Więc dobry pomysł, fajne miejsce, dobry klimat. Oczywiście, że tak, bo będę chciał po prostu robić jak najlepszy wynik dla klubu, więc bez tego jakby się nie da, więc na pewno będę w mierze jakby potrzeby trenował w Lublinie. Póki co bardzo dobrze się czuję w drużynie, ponieważ z większości chłopakami miałem styczność czy w Lidze Szwedzkiej, czy Grand Prix, więc to nie są dla mnie nowe osoby, które dopiero poznaję, tylko już się znamy parę czy paręnaście nawet lat, więc fajnie panuje klimat, taki dosyć swobodny, normalny, luźny, więc to dla mnie też jest fajne i ważne. No nieraz faktycznie tak, bo bywały sytuacje, że ktoś podleciał i na przykład z pytaniem, a czy ja mogę cię przytulić, coś w tym stylu. I to takie były, wiadomo, zachowania na pewno inne i gdzieś tam człowiek sama się otwierał oczy i o co chodzi, więc to takie po prostu też fajnie widać w ludziach po prostu tą czasem iskierkę i taki uśmiech zadowolenia z tego, że się widzą, czy z tego, co widzieli na torze. Jeszcze za dużo czasu jakby w mieście nie spędziłem i czy coś zaskoczyło, będzie można więcej może powiedzieć o tym po sezonie. To było na pewno klub, o którym się zaczęło głośno mówić i myślę, że to była tylko kwestia czasu, żeby się wspiął po prostu na najwyższy szczebel. Wiele osób mnie namawiało, jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że spróbuję. Szczerze nie, bo za bardzo takimi środkami jakby nie jeździłem nigdy, ale kto wie, może w Lublinie spróbuję.